Dzień dobry. Następna rozmowa w studiu Obywatele News. Magdalena Pecul-Pudelska, a moim gościem jest Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jakby ktoś nie wiedział, to jest chyba największa organizacja w Polsce, która zajmuje się obroną dzieci przed różnym rodzajem przemocy. Mam rację? Mam się wydaje, że jesteśmy największą, przede wszystkim jedną z najstarszych, ponieważ mamy już 30 lat i nasza fundacja zajmuje się wsparciem dzieci, przede wszystkim pokrzywdzonym przestępstwem, ale także wspieramy dzieci, między innymi teraz na przykład LGBT+, mamy nową kampanię w tym zakresie, więc przeróżne dzieci, które potrzebują naszego wsparcia psychologicznego, prawnego, są pod naszą opieką. Czyli tak, jest dziecko, które jest obiektem przemocy. To jest chyba dosyć często przemoc ze strony rodziny, czy też najbliższego otoczenia. Tak. I co się dzieje, jeżeli ta przemoc już przyjmuje takie, no powiedziałabym, bardzo wyraźne formy, że już nie mogą sąsiedzi tego ignorować, ani pomoc społeczna? Co się dzieje, co się powinno dziać, co się według prawa powinno dziać, co się w praktyce dzieje? Trochę to zależy od tego, kto naprawdę jest tą osobą sprawcy. Czyli jeżeli dokonuje tego krzywdzenia dziecka osoba najbliższa, mama, tata, którzy mieszkają razem z dzieckiem, to tak naprawdę służby społeczne powinny natychmiast reagować, odbierając dziecko z opieki tych ludzi. Jeżeli na przykład sprawcą jest jedno z rodziców, ale dziecko mieszka na przykład z drugim, ze względu na to, że rodzice nie żyją razem, to najważniejsze jest odizolowanie od sprawcy, czyli w tym momencie zabezpieczenie tej osoby niekrzywdzącej, czyli tego rodzica, pod którym opieką dziecko jest, w taki sposób, żeby mogła ta osoba sprawować opiekę nad dzieckiem, żeby dziecko było zabezpieczone, żeby ta osoba wiedziała, gdzie ma iść szukać pomocy, ale żeby sprawca nie miał dostępu do dziecka. No, tak mówią przepisy, tak mówią o tym, że dziecko ma być odseparowane od sprawcy, bez względu na to, czy to jest osoba, która mieszka z dzieckiem, czy jest osobą bliską, ale nie mieszkającą z dzieckiem. Tak? Tutaj w zależności od tego są te różne sytuacje. Natomiast bywa różnie. Sytuacje są takie, że czasami prawo w praktyce stawia na pierwszym miejscu prawo rodzica do opieki nad dzieckiem, czy prawo rodzica do kontaktu z dzieckiem, a nie do tego, żeby dziecko właśnie nie było krzywdzone przez tą osobę. Czyli dzieci nie są odbierane od razu do pieczy zastępczej, jeżeli to oboje rodzice, czy rodzic, z którym dziecko mieszka, jest sprawcą przemocy, tylko wtedy dzieci niestety często są taką ofiarą trochę systemu, bo daje się kolejną szansę rodzicowi. Na przykład pomaga mu się, nie wiem, pomoc społeczna, wysyła go na przykład na szkolenia, sąd daje mu kuratora takiej osobie, a zapomina się o tym, że to dziecko nadal tkwi w tej całej sytuacji. Z drugiej strony, jeżeli to sprawca jest, tak powiem, ten dochodzącym na przykład rodzicem czy innym opiekunem, nie wiem, babcią, to nie ma tej takiej decyzji na przykład na etapie prokuratorskiej natychmiastowego zakazu kontaktów, czy na przykład sądowego w sądzie rodzinnym, zakazu kontaktów dziecka z taką osobą. Czasami nawet wymusza się te kontakty dziecka z tą osobą, która je krzywdziła. Na przykład no mówi się, no dobrze, no to jeżeli dziecko było bite, to niech nie będzie kontaktów osobistych, ale na przykład kontakty telefoniczne. No bo przecież dziecko ma prawo do kontaktu z rodzicem, a rodzic ma prawo do kontaktu z dzieckiem. A czy to wynika z stanu prawnego, czy powiedzmy sobie z mentalności? Z mentalności. Jak najbardziej tutaj cały czas tak jest mentalność. Wielu osób wciąż mówi o tym, że jednak to prawo rodzica do trochę posiadania dziecka jest ważniejsze niż prawo dziecka do jego autonomicznego funkcjonowania, do jego prawo do tego, żeby być bezpiecznym, szczęśliwym, zadbanym. To jest chyba ten problem, o którym cały czas zapominamy, że wciąż dziecko dla nas jest taką, nie chcę powiedzieć brzydko, pół człowiekiem, ale taką trochę własnością opiekuna, własnością rodzica, własnością innej osoby, która sprawuje na nim bezpośrednią opiekę. A jak to wygląda pod względem prawnym właśnie w takim postępowaniu? No jeżeli już jest, powiedzmy sobie, postępowanie przed sądem rodzinnym, jest sprawca przemocy, który jest opiekunem prawnym dziecka, czy też jednym z opiekunów prawnych, czy dziecko ma jakiegoś swojego przedstawiciela, w sensie pracownika socjalnego, czy kogoś z Biura Rzecznika Praw Dziecka, no kogoś,
No czy niestety, na przykład może mieć adwokata wtedy? No niestety nie. Dziecko jest reprezentowane przez tak zwanego rodzica niekrzywdzącego, tak? Czy innego opiekuna. W przypadku, kiedy oboje na przykład rodzice, albo jeden rodzic, bo na przykład drugi nie żyje, nie opiekuje się dzieckiem, wcześniej był pozbawiony władzy rodzicielskiej, więc nie sprawuje tej opieki, to wtedy na przykład może być to rodzina zastępcza. Wtedy trochę jest to lepiej, bo jednak to są już osoby obce w jakimś stopniu dla dziecka, które są też w większości przypadków, ponieważ nie są rodzinami tak zwanymi spokrewnionymi, to nie jest to babcia bądź rodzeństwo rodzica, są to osoby przeszkolone ze wsparciem swojego samorządu, ze wsparciem też czasami organizacji pozarządowych, które gdzieś tam współpracują, też i same rodziny zastępcze mają swoje organizacje pozarządowe, ale też właśnie wsparcie na przykład takich organizacji jak my, jak Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. I takie osoby już są takim trochę reprezentantem, może nie są adwokatem z zawodu, ale są reprezentantem dziecka w takim postępowaniu. Natomiast w przypadku dziecka w sprawach rodzinnych reprezentuje opiekun prawny. Czyli jeżeli opiekunem jest dwoje opiekunów prawnych, na przykład mama i tata, i tak stereotypowo uznajmy, że tata jest tym sprawcą, tak, bo to jednak wciąż statystyki mówią, że w większości są to mężczyźni, to mama reprezentuje dziecko. I no, mama jest różna, tak? No bo może kochać dziecko, może nie chcieć skrzywdzić dziecka, ale może być też w jakiejś relacji związana z ojcem nadal, tak? Uczuciem, ale też może być związana ekonomicznie, jakoś w inny sposób sytuacyjnie, co będzie miało wpływ na to, jak ona reprezentuje to dziecko. Mimo całej swojej miłości, mimo całej chęci opieki nad dzieckiem i zadbania o niego, może nadal ten wpływ tej drugiej strony, zresztą często jest tak, że ta matka także jest ofiarą tej przyznanej przemocy. Więc to też jest tak, że to nie jest tak, że tylko dziecko jest, ale matka też. I to też ma wpływ na to, jak ona funkcjonuje w takim postępowaniu. I ona osobiście może sobie wynająć adwokata, który będzie reprezentował ją, no i interesy dziecka przez to, no, że będzie reprezentował też interesy jej. Ale te interesy czasami są rozbieżne. Mhm. A czy rodzina zastępcza może wynająć adwokata? Może, tylko problem polega na kosztach. Rodzina zastępcza jest osobą obcą dla dziecka. No, zakładamy, że mówimy o rodzinie zastępczej takiej niespokrewnionej, tak, często zawodowej, często tak, interwencyjnej, często zawodowej. Tak? Więc oni otrzymują środki od samorządu na funkcjonowanie, ale to są środki ograniczone, które teoretycznie powinni wydawać na bieżące potrzeby dziecka. Jeżeli chcą wynająć adwokata, no to najczęściej to są jakieś koszty jednak. To oczywiście można znaleźć na rynku adwokatów pro bono, można znaleźć radców prawnych pro bono, są organizacje, które wspierają, ale nie wszędzie są oni dostępni, no i też mają swoje ograniczone możliwości. Tak więc to jest też problem, że no, trzeba za to zapłacić, a taka rodzina zastępcza nie ma dodatkowych środków na bardziej wpadkowe sytuacje, takie na przykład jak postępowanie karne, czy rodzinne, które powoduje, że no to generuje dodatkowe koszty. Ustawa mówi o takich dodatkowych środkach na sytuacje wyjątkowe, ale większość samorządów, które to finansuje, interpretuje to pod kątem medycznym, na przykład nie wiem, dodatkowe badania, aparat ortodontyczny, ale już opłata adwokata w postępowaniu sądowym, jeszcze się nie spotkałam, że to było sfinansowane z tych środków. Więc tutaj rodzina ma prawo do tego, może jeżeli jest stroną postępowania, bo też różnie sądy rodzinne na to patrzą, jeżeli nie jest stroną postępowania, no to wtedy tak naprawdę nic nie może, bo ani oni nie są wysłuchani przez sąd, ewentualnie jako tak zwani świadkowie, i oni też nie mogą wynająć adwokata, który będzie reprezentował dziecko w tym postępowaniu. Czyli mamy sytuację taką, że załóżmy sobie, była interwencja policyjna, dziecko zostało zabrane. I co się powinno dziać w tym momencie z dzieckiem optymalnie, a co się dzieje w praktyce, jak to wygląda? Optymalnie trochę zależy od wieku. Zgodnie z naszymi przepisami małe dzieci, czyli tak nawet do 10 roku życia, nie powinny być umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czyli powinny jechać do rodziny zastępczej interwencyjnej. W praktyce wciąż, niestety nie znam obecnie tak tych statystyk, ale to jest w granicach nawet do kilku tysięcy dzieci mniejszych znajduje się w placówkach, ponieważ nie ma zabezpieczenia w postaci rodzin zastępczych. Czyli tak, taki rodzic w rodzinie zastępczej interwencyjnej otrzymuje wynagrodzenie, tak jak pani mówi, około 2000 brutto. Tak, to jest no ciut więcej teraz, no to jest... Tak, no i utrzymuje jakieś środki na utrzymanie dziecka. Tak, to jest... Takie to mniej więcej są środki. To jest w granicach 1500 zł, trochę więcej, bo to jest kwestia tego, że takie rodziny też dostają to tak zwane 500+.
Więc plus jeszcze te środki takie, które zostały do tej pory też w okolicach 1000 zł, one też tam są troszkę zwiększane. Oczywiście jest możliwość tego, żeby samorząd te środki wynagrodzenia na przykład zwiększył, zresztą te środki dla dzieci też. No ale większość samorządów, powiedzmy sobie szczerze, też nie ma środków takich, żeby zabezpieczać jakieś dodatkowe finanse w tym zakresie. Więc no, to jest kwestia, i nawet jeżeli są jakieś podwyżki, że tak powiem, no to jest granica też kilkuset złotych, to nie jest różnica, nie wiem, między 2000 a na przykład 5000, tak. A zabezpieczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, to mniej więcej ile kosztuje? Bo to w zależności od placówki, to jest nawet, że tak powiem, koszt dwucyfrowy, tak. To jest nawet około 10 tysięcy, to są koszty, bo to liczą się koszty przecież tak naprawdę i całej placówki funkcjonowania budynku jako placówki, ale też, nie wiem, kierownictwa, sprzątaczek, kucharek, osób, tak, opiekunów różnego typu, czasami jakieś ochrony, no tutaj przeróżnych osób, które też funkcjonują w tym, nie wiem, kadr czasami. Tutaj to udało się przenieść czasami do samorządu i to sam, i wtedy jakby ten koszt jest trochę wyjęty z tej puli placówki, no ale jednak w jakim stopniu się o tym mówi, tak, że też jakaś pani księgowa w urzędzie miasta czy w powiecie musi mieć ten koszt zabezpieczony, tak, że musi mieć to wynagrodzenie po to, żeby też opracowywać te wszystkie finanse placówki. Więc to są koszty, które są ogromne, oczywiście oprócz tych samych kosztów samego dziecka, tak, czyli tych kosztów jego utrzymania, nakarmienia, ubrania, edukacji. No właśnie, to trochę się ta ekonomia wydaje dziwna z punktu widzenia samorządu. Tak, bo mam wrażenie, że samorządy nie patrzą na ekonomię w znaczeniu pieniędzy, tylko punktu, gdzie się te pieniądze przelewa. Jest jedna placówka, płacimy tam X za tą, no teraz powiedzmy 14 dzieci, bo te placówki miały być coraz mniejsze. I placówki często są mniejsze, tylko czasami to jest tak, że placówka jest na przykład podzielona piętrami. Czyli była duża placówka opiekuńczo-wychowawcza na 10 dzieci i żeby spełniać warunki ustawowe, została tam postawiona jedna ściana, druga ściana, gdzieś tam coś i stwierdzono, że to są teraz 4 placówki. A czemu jest tak ważne, żeby dzieci poniżej 10 roku życia nie trafiały do placówki, tylko do rodziny zastępczej? To jest ważne ze względu na ich psychikę. Dziecko potrzebuje jednego głównego opiekuna. Od tak naprawdę urodzenia mówi się o tym, że dziecko potrzebuje tej jednej wiodącej osoby. Nawet tak, jeżeli dziecko żyje w rodzinie, z której jest i mama, i tata, czy jest dwoje partnerów, to ta jedna z tych osób jest tą wiodącą. Najczęściej tak, no, w przypadku takim standardowym, no to jest to pewnie matka, ponieważ nią karmi, tak, przewija, wstaje w nocy i tak dalej. I to jest ta pierwsza osoba. Jeżeli dziecko traci tę osobę, no to w to miejsce tak naprawdę potrzebuje jakiejś innej osoby, konkretnej jednej osoby. W placówce nawet najkochańsza ciocia jest tam na, nie wiem, 8-10 godzin, 24 godziny dyżur i wychodzi do swojej rodziny. I nawet jeżeli jest pod telefonem, jeżeli to dziecko wesprze w jakiś sposób, no to już nie jest tą osobą, która jest z nim cały czas. Rodzic zastępczy jest z dzieckiem cały czas, bo pracuje 24 godziny na dobę, tak? Nawet, że tak powiem, śpiąc, no mówi się o tym, że jak śpi, to nie pracuje, no ale w jakim stopniu jest trochę takim właśnie rodzicem, który tak jak rodzic małego dziecka śpi, ale czuwa, tak? Czyli jak dziecko się obudzi, zacznie płakać, to on wstanie i pójdzie do tego dziecka. Pani w placówce, no nie zawsze, w szczególności, że no nie śpi na przykład w tym samym pokoju, czy nie śpi z dzieckiem w taki sposób, jak w relacjach rodzinnych, takich codziennych, jakie no, tak kojarzymy sobie z domu, tak. A w przypadku dzieci starszych, powyżej 10 roku życia? No, to jest trochę taka założenie, że już starsze dziecko sobie poradzi. Oczywiście to też nie jest prawda. Tak naprawdę każde dziecko powinno być w rodzinie. Nawet 17-latek czy 17-latka potrzebuje wsparcia osoby najbliższej. No tylko zakłada się, że no też możliwości nasze, możliwości czy finansowe, czy możliwości ogólnie ilości osób chętnych do bycia rodzinami zastępczymi powoduje, że w pierwszej kolejności zabezpieczamy te dzieci najmniejsze. Bo tutaj jest też kwestia tego kształtowania się jeszcze psychiki, kształtowania się umysłu człowieka, no więc też tutaj, żeby zatrzymać ten etap takiego jakiegoś krzywdzenia tego dziecka, tak? Czyli to, że dziecko wychodzi z krzywdy, no więc próbujemy tutaj to wszystko naprawić. No więc łatwiej jest, że tak powiem, tutaj zabezpieczać te małe dzieci i łatwiej jest je, że tak powiem, brzydko prostować niż starsze dzieci. No i dlatego, że tutaj czasami placówka jest takim miejscem, zresztą dzieci też starsze mają już duże więzi z tymi rodzicami biologicznymi, więc jest, im ciężej jest zawiązać więź z osobą, no obcą, tak, bo często ten rodzic zastępczy jest osobą obcą. Więc też się zakłada, że one i tak w jakimś stopniu są tak związane z rodzicami,
że im, ich mniej boli to, że są w miejscu, no takim trochę jak internat, niż jak są u osób obcych, które twierdzą, teraz my jesteśmy twoją rodziną. No tak, no podejrzewam, zwłaszcza nastolatki po prostu wolą. To jest też trochę kwestia buntu, tak? To jest ten okres buntu, kiedy te dzieci no, muszą jednak. Każde dziecko musi się trochę buntować, tak? No i, no i czasami to jest właśnie to też ten etap. Ale są też, mówi się o tym, żeby robić na przykład specjalistyczne rodziny zastępcze dla nastolatków właśnie, żeby też im pomagać. No ale to już jest właśnie dodatkowa praca i też się mówi o tym specjalistycznej rodzinie, tak żeby gdzieś ta rodzina była bardziej wspierająca. No właśnie, potrącz może trochę temat tych organizacji w ogóle pieczy zastępczej, bo to robią samorządy na szczeblu powiatu, tak? Tak. I no wydaje się, że właśnie jeżeli jest potrzeba specjalistycznej rodziny zastępczej właśnie do powiedzmy sobie dzieci z niepełnosprawnościami na przykład, do nastolatków. No nie zawsze taka rodzina jest w danym powiecie, ale może być w sąsiednim. Jak to wygląda? Czy jest jakaś ogólna baza rodzin zastępczych na przykład na poziomie wojewódzkim czy nawet ogólnopolskim? Nie. Było 2 czy 3 lata temu była taka nowelizacja, gdzie właśnie planowano z czego wprowadzić taką bazę danych zupełnie ogólnopolską pod Ministerstwem wtedy Rodziny i Pracy, teraz Rodziny i Polityki Społecznej. Natomiast niestety, albo stety, no bo też tam były różne wątpliwości co do tej bazy danych, ta praca upadła ze względu na to, że no, nie skończyły się na czas tak w tamtej kadencji Sejmu. I nowy Sejm nie podjął tej pracy od razu. Z tego, co mi wiadomo, są jakieś tam myśli i prace nad nowelizacją, no kolejną nowelizacją tej ustawy, więc pewnie znowu wróci ten temat rejestru. Ale na dzień dzisiejszy tak naprawdę każdy powiat ma swój rejestr w różnej formie, tak? No, nazwijmy to rejestrem, to nie jest jakaś forma taka określona, nie wiem, powiedzmy jakaś baza danych informatyczna. Niektórzy to mają w zeszytach, niektórzy mają w jakimś tam Excelu. Tak w zależności od tego, od zasobności i możliwości powiatu i ich wiedzy. Ponieważ to powiat odpowiada za to, żeby przeszkolić te rodziny, no więc oni wiedzą, kto jest przeszkolony, kto ile dzieci ma, kto ile dzieci może jeszcze przyjąć, bo tam też są te limity. I też rodzina czasami deklaruje, że może przyjąć, tak, bo jest na przykład limit do 3 dzieci, no ale rodzina może powiedzieć, mamy jedno mocno niepełnosprawne dziecko, nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej dzieci, ponieważ to generuje u nas tyle pracy, że nie jesteśmy w stanie opiekować się nawet jedną, dwójką dzieci zdrowych. Więc to też tutaj to ma znaczenie. Więc tutaj tak naprawdę w tym momencie całą władzę ma powiat. Jeżeli powiat sąsiedni potrzebuje takiej rodziny i wie, że on jest obok, taka rodzina jest obok, to może się zgłosić do tego powiatu i podpisać porozumienie, które powoduje, że ta rodzina tak jakby pracuje dla dwóch powiatów. I te powiaty tam dzielą się kosztami, ale też pracą, na przykład, nie wiem, kontrolą nad taką rodziną, czy wsparciem takiej rodziny. No i te dzieci wtedy mogą być z obu powiatów w tej jednej rodzinie. Ale duża część powiatów jakoś z różnych względów nie jest chętna na taką współpracę z innym powiatem. Na przykład kiedyś się mówiło taka, nie wiem czy to prawda, bo nigdy w to nie wnikałam, ale była legenda o Warszawie, że Warszawa płaci więcej swoim rodzinom niż ościenne powiaty i one nie chciały współpracować z Warszawą, no bo te dzieci by musieli płacić więcej niż swoim rodzinom. I tam by musieli się dopłacać tak, jak jakiś tam procent tego. I przez to na przykład właśnie takie powiaty nie chciały pracować z warszawskimi rodzinami, mimo że w Warszawie ta baza była dość spora i chętnych rodzin było dość dużo, bo te szkolenia się odbywały nawet po kilka razy w roku i to tych rodzin było po kilka do kilkunastu na takim szkoleniu, więc chętnych było. I więc tak, nie wiem, takie okolice jak nie wiem, Otwock czy nie wiem, Ząbki mogły tutaj u nas w Warszawie korzystać, a właśnie z różnych względów na przykład nie miały ochoty, no bo właśnie mówiły o tych kosztach. Są sytuacje takie, że gdzieś powiat mówi, że a, bo to daleko, byśmy musieli jechać na tą kontrolę, a coś tam. No więc bywa przeróżnie. I są takie sytuacje, że mimo tego, że na przykład jest chętna rodzina, jest dziecko, które potrzebuje wsparcia, ono zostaje w tej placówce, ponieważ powiaty się nie dogadują. No to wydaje się właśnie, że to nie tylko ta baza rodzin zastępczych jest może skąpa, ale po prostu jest niewykorzystywana na poziomie. Jest niewykorzystywana, Polski. Tak, dokładnie. Znaczy, patrząc globalnie na Polskę, jest to niewykorzystany potencjał wsparcia dzieci, ponieważ są dzieci, które potrzebują. I tu znowu wracam do tej mentalności prawa rodziny do kontaktu, do posiadania dziecka w swoim kręgu. Czasami jest tak, że rodzina nie jest w ościennym powiacie, tylko powiedzmy 300 km dalej.
No i tutaj mówi się, nie, dziecko musi mieć kontakt z rodziną biologiczną, więc nie wyślemy go do jakiejś super rodziny zastępczej, która będzie je wspierała i dbała o nie i nie wiem, i leczyła, jeżeli dziecko będzie miało potrzeby medyczne. Tylko zostawimy je w placówce, gdzie no tam będzie zabezpieczone podstawowo, tylko po to, żeby, nie wiem, babcia, ciocia, które tam raz na rok wyślą kartkę na święta i nie wiem, na drugie święta wezmą dziecko na dwa dni, miały kontakt. Można nie mówić o rodzicach, tak, no bo to jest, ale to czasami nawet mówimy o dalszej rodzinie. Więc to też trochę przeraża czasami, bo to jednak, znowu patrząc na to, że to dziecko powinno być tym głównym źródłem naszych decyzji, tym najważniejszym podmiotem, no to tutaj zapominamy o tym, że czasami może jednak ta potrzeba cioci, jeżeli ciocia naprawdę ma taką potrzebę, żeby z tym dziecko spotkać, to raz do roku ona jest w stanie te 200 km przejechać. No, z całą pewnością. I na pewno jest jej łatwiej niż temu dziecku siedzieć w tej placówce kolejny rok. No właśnie, no bo załóżmy sobie, że rzeczywiście dziecko zostało umieszczone czy to w placówce, czy ma szczęście trafić do rodziny zastępczej. No i teraz kończy 18 lat. No i teraz czytałam niedawno to, co pisze na przykład Fundacja Po Drugie. To jest fundacja, która się w Warszawie zajmuje młodymi bezdomnymi do 25 roku życia. No gro ich ludzi, z którym pomagają, to są właśnie byli wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, no i często rodzin zastępczych. Czyli coś na tym etapie musi bardzo szwankować. Tutaj akurat przede wszystkim są to podopieczni placówek, bo też jest taka organizacja Koalicja na rzecz Rodziny Opieki Zastępczej i ona miała tam jakąś taką konferencję, gdzie usłyszałam też o tym, że około 70 kilku procent dzieci wychodzących z pieczy rodzinnej, czyli właśnie rodzin zastępczych różnego typu, jednak się usamodzielnia w sposób taki no, całkowity, czyli uzyskują jakąś pracę, zawód, wykształcenie, zakładają rodziny bądź mieszkają samodzielnie, ale mają możliwości wsparcia, ponieważ mają możliwości wsparcia w tej rodzinie zastępczej, z której wychodzą, to jest taki dla nich też dodatkowy motywator do tego, żeby działać no, tak jak do tej pory, czyli mieszkali w domu, wiedzą co to jest, wiedzą jakie są koszty mieszkania w domu, tak, czyli no, wiedzą, że jak się leje wodę, to się za nią trzeba zapłacić, tak? Że jak chce się mieć internet, to trzeba za niego zapłacić i tak dalej. Więc oni, wychodząc z pieczy rodzinnej, dużo łatwiej się dostosowują jednak do społeczeństwa i są w stanie funkcjonować właściwie i oni często znajdują możliwości, że też mają wsparcie w rodzinie zastępczej, która często zgadza się na to, żeby oni byli w rodzinie zastępczej dłużej, bo dzieci w rodzinie zastępczej mają prawo, zresztą w placówkach też, ale to się rzadziej zdarza, mają prawo do skończenia studiów przebywać w tej rodzinie. I oni często z tego korzystają, więc wtedy mogą dokończyć spokojnie wykształcenie, mogą znaleźć pracę i dopiero wtedy się wyprowadzić, mając odpowiednie środki, nawet żeby wynająć jakieś, nie wiem, małe lokum, ale być na swoim. Natomiast dzieci w placówkach, często jest tak, że po pierwsze placówki ze względu na brak miejsca. Nie mają gdzie tych dzieci utrzymać, przetrzymać, jak skończą 18 lat. Dwa, dzieci w takich placówkach, to teraz są to mniejsze placówki i bardziej się zwraca uwagę na to funkcjonowanie takie codzienne, tak żeby też widzieć, że pewne zachowania generują koszty, pewne zachowania generują jakieś tam skutki. Wciąż jest to placówka i dzieci pewne rzeczy nie widzą, nie wiedzą jak to funkcjonuje i wychodząc do społeczeństwa, te rzeczy nie wiedzą, nie umieją tego znaleźć. Same mówią, że one mają, nie wiem, 20 dzieci, ponieważ swoich mieli, nie wiem, jedno, dwoje, albo w ogóle nie mieli swoich dzieci biologicznych, ale tych dzieci zastępczych mieli x, tak, jakąś tam ilość, naście, kilkadziesiąt w ciągu tych kilku lat pracy, czy kilkunastu lat pracy. I ta rodzina jest ogromna i oni wszyscy są swoimi siostrami, braćmi i tak się właśnie śmieliśmy nawet teraz w tym COVID-zie, tak, że to kogo oni zapraszają na Wigilię, jak jest tam limit 5 osób, jak oni mają 20 najbliższych dzieci, tak? I to teraz losujemy, kto przyjdzie do dziadków na obiad, no bo nie ma możliwości. No ale takie rodziny, one tak właśnie funkcjonują często, że one przyjmują to dziecko do swojej rodziny z całym dobrodziejstwem tego, tak, funkcjonowania w rodzinie. Czyli to dziecko, będąc osobą dorosłą, nadal ma, nie wiem, mamę, tatę, nie tą biologiczną, tylko tą, która się nimi opiekowała. No tak, to ja w dzieciństwie miałam do czynienia z tak zwanym rodzinnym domem dziecka, mm-hmm. Właśnie z dużą rodziną zastępczą, także mnie nie trzeba przekonywać, no to właśnie. Jest dobra rzecz. Znaczy, no, ale przekonajmy osoby, na dwa miesiące wakacji i to byli sąsiedzi. No tak, nie, no więc właśnie, ale przekonujmy innych tak nieprzekonanych, że to jest najlepsze rozwiązanie. No właśnie, bo wydaje mi się, że domy dziecka jednak się mimo wszystko cieszą taką dobrą jakby prasą, to znaczy
są często organizowane jakieś akcje, celebryci zbierają pieniądze na remont czy tak. wyposażenie, samorządowcy się fotografują. Natomiast no, takich akcji wsparcia rodzin zastępczych jest znacznie mniej i znacznie są mniej medialne. Chyba są po prostu mniej medialne, bo ich trochę jest. Jest nawet Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, 30 maja. Niektóre powiaty nawet mniej lub bardziej hucznie je obchodzą, tak? Jest jakiś piknik. A jak by właśnie można było pomóc, gdyby ktoś chciał? Słucha pani i stwierdza, że to trzeba jakoś wspomóc rodziny zastępcze w ogóle. Tak, znaczy to trochę zależy od umiejętności, tak? Na pewno ważne jest mówienie o rodzinach zastępczych dobrze. Bo mamy taką tendencję do tego, żeby jak coś się dzieje złego, to wszystkie telewizje mówią o tym, że gdzieś tam jakaś jedna rodzina zastępcza gdzieś tam na głębokim Pomorzu, gdzieś w ogóle, gdzie większość ludzi nawet nie wie, gdzie to było, coś tam zrobiła dziecku i wszyscy o tym wiedzą. I wszyscy to pamiętają. I wszyscy to pamiętają latami, później, tak. I nieważne, że w trzech placówkach w tym samym czasie było jeszcze gorzej. Ale o tym, że w tej jednej rodzinie było tragicznie, wszyscy wiedzą. Natomiast o tym, że wiele rodzin jest fantastycznych, że wspiera dzieci, że dzieci właśnie wychodzą z takich rodzin szczęśliwe, często zdrowe, gdzieś tam wyleczone z różnych chorób, wyleczone z traum, wykształcone. O tym się zapomina mówić. O tym się tak już tak jakoś telewizję nie chwalą. Tak? Gdzieś tam jakieś były pojedyncze programy, coś się działo, ale rzadko się o tym mówi głośno i jakoś szybko się o tym zapomina. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, warto też poszukać w naszej okolicy właśnie organizacji, które zrzeszają rodziny zastępcze. W bardzo wielu miejscach są takie rodziny, które jeszcze znalazły siłę na to, żeby zorganizować organizację pozarządową, stowarzyszenie, fundację rodzin zastępczych, zrzeszające te właśnie okoliczne rodziny, które szukają możliwości, czy finansowania jakichś dodatkowych wycieczek dla dzieci, czy wsparcia jakiegoś psychologicznego właśnie dodatkowego, czy prawnego często, właśnie o tym, co pytałaś o kwestię adwokata. Jest czasami, to one właśnie wyszukują jakiegoś adwokata pro bono, czy znajdują środki, żeby zapłacić takim adwokatowi, żeby pomogły jakiejś rodzinie konkretnej, w jakiejś konkretnej sytuacji dziecka. Więc tego typu są organizacje. Można się skontaktować z Koalicją na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego, która on działa w ten sposób, że zbiera te parasolowo te właśnie mniejsze organizacje z całej Polski. I oni też mogą w jakiś sposób skierować do najbliższej takiej organizacji, czy najbliższej rodziny w naszej okolicy, żeby ją w jakiś sposób wesprzeć. Można być wolontariuszem w takiej rodzinie. Czyli tak, albo tak zwaną osobą wspierającą, żeby być taką osobą wspierającą już taką pomocową, profesjonalną, że tak powiem, to trzeba przejść przeszkolenie. Czyli też zgłosić do powiatu, przejść przeszkolenie, takie mini przeszkolenie rodzica zastępczego i przychodzić do takiej rodziny wspierać. Są organizacje, które tworzą coś takiego jak wolontariusz w rodzinie, że można na przykład być takim starszym bratem dla takiego dziecka w rodzinie zastępczej. Można być korepetytorem dla takiego dziecka. Tak? Dzieci też mają, jak każde dziecko, jakieś problemy edukacyjne. Można go uczyć angielskiego, matematyki. Więc możliwości jest wiele, nie zawsze trzeba być rodziną zastępczą.